Pokój i dobro, kochani. Dzisiaj jest sobota, 6 listopada, a ja bardzo serdecznie zapraszam Was na Zielone Pastwisko. W dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus mówi, abyśmy zdobywali sobie ludzi niegodziwą mamoną, czyli pieniędzmi. Czyli pieniądze po prostu mają być nie celem, ale narzędziem do uczynienia jakiegoś dobra. Oczywiście w ewangelizacji nie można oszczędzać pieniędzy, ale również nie można przeceniać pieniędzy. Nie mogą one stać się takim głównym elementem, który napędza ewangelizację. Dlatego, że to przecież nie pieniądze działają, to działa Pan Bóg. Wszyscy ci, którzy poświęcili swoje życie dla ewangelizacji, dla Pana Boga, muszą pamiętać o jednej ważnej rzeczy. Aby nie było tak, że żyją z Jezusa, ale żeby żyli Jezusem. Dlatego, że jeżeli będą żyli z Jezusa, czyli Jezus będzie tym powodem, z którego będą czerpali zyski, to może się zdarzyć, że gdzieś tam stracą Pana Jezusa ze swojego widnokręgu i zaczną widzieć mamonę jako taki cel swojego posługiwania. Nie wiem, kochani, jak odbierzecie to wszystko, co zamierzam Wam za chwilkę powiedzieć, ale chciałbym być z Wami naprawdę bardzo szczery. Pamiętam, że wiele lat temu, kiedy usłyszałem, że ksiądz Zambony mówił na temat pieniędzy, na temat potrzeb parafialnych, źle sobie pomyślałem o tym księdzu i byłem zgorszony. Natomiast teraz, kiedy od 5 lat jestem proboszczem parafii Matki Bożej Anielskiej tutaj w Łodzi, to widzę to ogromne napięcie, aby rzeczywiście wystarczyło pieniędzy na opłacenie tych wszystkich opłat, które są konieczne do tego, żeby parafia dobrze funkcjonowała, aby nie zdjęli mnie z urzędu, abym był człowiekiem, który rzeczywiście troszczy się o to, żeby w kościele było ciepło, widno, żeby jakość muzyczna, powiedzmy florystyczna, jeśli chodzi o kwiaty, żeby to wszystko miało miejsce i żeby wszystko było na swoim miejscu. W kościele i w klasztorze, w którym posługuję, miesięcznie musimy dokonać opłat za około 20 tysięcy złotych każdego miesiąca. A więc cały miesiąc zbieramy po to, żeby dokonać opłat, żeby normalnie funkcjonować. Na terenie parafii mieszka około 6 tysięcy osób. Przed pandemią chodziło 1300 osób w niedzielę do kościoła, natomiast teraz około 600 osób. Opłaty są takie same. I przychodzi taka pokusa, żeby ustalić jakąś stawkę za różne posługi kapłańskie, duszpasterskie. Natomiast u nas w kancelarii jest taki koszyczek, na którym jest napisane ofiara za dokumenty kancelaryjne. Oczywiście, jeżeli ktoś nas pyta, jakie są koszty, które musimy ponieść w związku na przykład ze ślubem czy z jakimiś posługami, to oczywiście mówimy o tym. Natomiast jeżeli kogoś nie stać, to w tym kościele i Pan Bóg, który tutaj jest, jest mi świadkiem, wiele ślubów, chrztów, pogrzebów odbyło się kompletnie za darmo. Jeżeli kogoś nie stać, to nawet często zdarzało się, że podczas kolędy zostawialiśmy gdzieś pieniądze, zamiast je zabierać. Kochani, był taki okres w czasie tych wakacji, że popsuły się nasze 2 samochody klasztorne, i w związku z tym musieliśmy jeździć do różnych posług duszpasterskich czy po gazety do kurii biskupiej na rowerach albo pożyczać samochody. W tym samym czasie ktoś przyszedł do nas i mówi: chcemy zafundować samochód, busa dla małego chóru Wielkich Serc, który, jak wiemy, jest Wam bardzo potrzebny. Natomiast źródło, z którego mieliśmy otrzymać tego busa, zostało określone przez moich współbraci jako bardzo wątpliwe. Powiedzieliśmy: nie, dziękujemy. Dlaczego Wam o tym wszystkim mówię? Nie żeby wzbudzić z Was, nie wiem, jakąś litość albo nawet złość, że teraz znowuż kolejny mówi o pieniądzach. Chcę Wam powiedzieć, że nie można służyć Panu Bogu i mamonie. O tym jest sprawa dzisiejszej Ewangelii. Jeżeli chcemy służyć Panu Bogu, to Pan Bóg się zatroszczy o nas. I nigdy jeszcze nikt z naszych braci nie był głodny. Ludzie przynoszą nam ciasta, pieką, bardzo dobre, brzuszki nam czasem rosną, trochę za duże. Nie brak nam również transportu. Jeżeli potrzebujemy gdzieś dojechać, to albo ktoś nas dowiezie,
albo gdzieś tam uda się zreperować jakoś taniej samochód, albo jakoś odpowiednio, albo pojawią się tacy ludzie, którzy w sposób fachowy potrafią naprawić, żeby później nie trzeba było poprawiać tego. Także Pan Bóg się po prostu o nas troszczy. Mówię to wszystko, żebyście mnie naprawdę dobrze zrozumieli. Mówię to w tym celu, żeby wam powiedzieć, Pan Bóg zatroszczy się o ewangelizację. Zatroszczy się o nasz 9-osobowy klasztor, braci, którzy pracują jak tylko mogą. Nie dostajemy pensji żadnych, jedynie na opłatę swoich telefonów komórkowych, na jakieś pierwsze potrzeby. Właściwie nie wiem, dlaczego o tym wszystkim wam mówię tak otwarcie i spodziewam się, że ktoś może to nawet źle zrozumieć. Ale chciałbym, żebyście wiedzieli, że te słowa z dzisiejszej Ewangelii, które Pan Jezus mówi, nie możecie służyć Bogu i mamonie, są naprawdę ważne. Żebyśmy przypadkiem nie stali się wyrobnikami, pracownikami, nie traktowali naszej posługi jako zarobek, ale wiedzieli o tym, że opatrzność Boża nie zrobi krzywdy nikomu, kto tylko Panu Bogu ufa. Pieniądze nie są złe. Pieniądze są dobre, jeśli służą jakiemuś dobru. I nie jest ważne, ile pieniędzy posiadasz. Ważne jest, jak bardzo ufasz tym pieniądzom, albo jak mało ufasz Panu Bogu. Kiedy biorę do ręki banknot 100-złotowy, czasem myślę sobie, ile osób wcześniej dotykało ten banknot. Nie tutaj pod kątem koronawirusa, chociaż może powinienem. Ale myślę sobie, być może ktoś ciężko zapracował ten pieniądz. Być może komuś bardzo brakuje pieniędzy na przeżycie. Być może ktoś komuś ukradł ten banknot. Być może ktoś nieuczciwie zdobył go. Być może ktoś sprzedał siebie za ten banknot. Nie wiemy dokładnie. Ale pamiętajcie, że to jest marność nad marnościami, o której mówi Kohelet. Pan Jezus mówi, nie możecie służyć temu czemuś i nie możecie służyć mi. To jest tylko narzędzie do tego, żeby moja chwała wzrastała. Ale jeżeli będę chciał, to może być tylko przeszkodą do tego, żeby moja chwała była większa. Dlatego dziękujemy wszystkim dobroczyńcom Kościoła, ewangelizacji, Małego Chóru Wielkich Serc i czegokolwiek innego dobrego. Ale pamiętajcie, że najważniejsze jest to, żebyśmy służyli Panu Bogu, a nie temu czemuś. Trochę mnie kosztowało, żeby wydusić to z siebie i chciałbym, żebyście to dobrze zrozumieli. Na zakończenie przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani. Szczęść Boże, pa, pa. Do jutra.